ciężko zobaczyć nawet na szerokim kącie. Dobra, zostało mi 10 minut, mogę się przygotować. Jestem na górze. Ready, set! Jest już niedziela, wczoraj miał się odbyć skok, ale niestety pogoda na to nie pozwoliła. Jakimś cudem udało mi się na dzisiaj przełożyć ten skok, trzeba mieć odpowiedni strój, dres i tak dalej. Także właściwie jestem gotowy. Komin jest dosłownie za mną. Do zobaczonka przy kominie już. Jest godzina pierwsza, więc została godzina do przygotowań, 2 godziny do skoku. Już zaczynam czuć motylki w brzuchu, więc to nie jest tak, że jak ktoś się nie stresuje, to nic nie czuje. Jest ok, ale jest taki fajny, pozytywny stresik w brzuszku, więc zobaczymy, co będzie dalej. Zaraz przyjedzie do nas Istek z kanału Magnetyczny Szczecin i razem pojedziemy już przygotować się. Komin już przed nami. Zostało 1,5 godzinki do skoku. Pewno skoczę, to jest na bank. Wjeżdżamy już na zakłady Viscord. Tutaj od wojny robiono kasety magnetofonowe i sztuczny jedwab. I te kasety takie czarno-czerwone, każdy na pewno kojarzy, kto ma więcej niż tam z 20 lat. Dobra, dojechaliśmy. O, ciężko zobaczyć nawet na szerokim kącie górę tego komina. Także dojechaliśmy, już jesteśmy przed kominem, ludzie tu czekają. Jest trochę dzisiaj skoków, ale zobaczcie, to jest masakra. Jak z betonu 250 metrów w górę wybudowali. Chyba robili szalunki i po prostu dolewali, aż tam doszli. No jakaś masakra. I tutaj jest winda przed nami i tą windą się wjeżdża do góry. Także została mi godzinę 15 minut. Jedzie druga połowa. Jeden dronek w przygotowaniu. Zobaczymy, czy da radę polecieć. No idę już do recepcji zapytać, co i jak. No, także już skok zarezerwowany. Za 10 minut mam się stawić. Wszystko jest spoko, fajnie. Tu później można swój skok obejrzeć. Dobra, zostało mi 10 minut. Mogę się przygotować. Więc idę zamontować kamerkę, zostawić zegarek, dokumenty i wracam tutaj. Przygotowania trwają, portki do rata zakładane. Zostało 19 minutek. Jestem na górze. Wskaczesz na komendę go. No. Ready, set, go. Dobra. Na go wyskakujesz. Jak spojrzysz w lewą stronę, zobaczysz namalowanych ludzików. Mhm. Tam stajesz. Dobra. Palce wystają lekko poza krawędź podestu. Mhm. Palce u nóg. I teraz tak. Wyobraź sobie, że przeskakujesz przez kałużę. To obiema rękami, podchwytem, blisko ciała, o tak jak teraz. Pod żadnym pozorem jej nie puszczasz, jak jesteś u nas na podejście. Dobra. Od tej chwili nie puszczasz taśmy. Możesz ją puścić, jak wyskoczysz, minie sekunda, możesz ręce puścić. Aha, robić czyli jak wyskoczę po sekundzie mogę. Tak. Jak wyskoczysz, opuścić podest, możesz puszczać. Nie wcześniej. Wszystko jasne? Jasne. To co, przyjemnego lotu. Dzięki. Tak? Co, jakbym kałużę przeskakiwał? Tak jest. Ready, set, go!
nie widzę. Ja widzę, puścił ręce. Zaliczony. Takie uczucie, powiem wam, takie sobie. Aż takiego stracha nie było, ale jestem bardzo opanowanym człowiekiem. Co innego może, jeżeli ktoś jest bardzo ekspresyjny. Jest spoko. Bardziej obawa, czy lina gdzieś wytrzyma. Także skok przeżyłem, będzie wszystko na kanale. No i teraz sobie oglądamy skok. On się w czasie przeniósł. O, puściłeś się. Tak. A dużo adrenalina na górze? Nie, no bardziej odczucie jak skok, nie? Więc już tam byłeś, ale... Zresztą byłem na górze. Bardziej to czuć, jak ci flaki idą do góry, jak lecisz, nie? Ja tak miałem. Ja sam skok to bez stresu skoczyłem, nie? Tylko tak później tak wszystko się w żołądku podnosi. Ale widok piękny jest. Fajny widok. Widać już tak jakby ziemię, takie półokrągłość. Opuszczamy już komin i jedziemy z dziećmi gdzieś na plac zabaw, zjeść pizzę. Coś fajnego porobić. Jakie mam wrażenia ze skoku? No bardzo fajna sprawa, tylko za pierwszym razem jak skakałem teraz, a to był mój pierwszy raz, to tak naprawdę skupiam się na tych poleceniach. Tak. Bo coś tam krzyczałem, ale nie pamiętam co. To tak naprawdę skupiam się na poleceniach instruktorów, jak trzymać linę, gdzie stanąć, kiedy skoczyć, niż to co się wkoło dzieje, więc fajnie, że wyślą na maila całą relację i zdjęcia i nagrania z kamer, wtedy będę mógł sobie zobaczyć, co ja tam naprawdę tak zrobiłem, nie? Chociaż chwilę po skoku już sobie obejrzałem większość na telewizorze, ale co innego będzie, jak sobie poskładam po swojemu materiał. Sam skok, no bardzo fajny, miałem takie uczucie, że flaki mi podchodzą do góry i to było takie najfajniejsze. No i oczywiście takie techniczne obawy, czy te liny, którymi jestem spięty, wytrzymają i tak dalej. No i tyle. Za chwilę zawisnąłem już. To trwało, ja wiem, z 6 sekund. Zawisnąłem i już powoli opadałem i mogłem sobie odpocząć. Fajne, fajne przeżycie. Polecam. Także komin zaliczony. 252 metry. I dałem radę. Jedziemy jeszcze w jedno miejsce ze znajomymi, żeby sobie dzieci pobiegały. I zobaczymy, co będzie dalej. Uroki Google'a poprowadził nas taką offroadową drogą, że gdyby nie to, że mamy suwa 4x4, to w życiu bym tutaj nie wjechał osobówką. No, jest nieźle, naprawdę. Typowy offroad. Ale kija już nie w takich miejscach była. Ole, tu rów jest. Koło drzewa, tu rów, omijamy. Damy radę. Zobaczcie, bardzo fajne miejsce. No także my już na siadle dolnym, bardzo fajne miejsce ta marina. Tu jest też kawiarnia, tam dalej jest druga. Są miejsca, gdzie można sobie usiąść. A cały urok to jest taki bulwar, którym zaraz się przejdziemy. No i kotek, kotek też jest urokliwy. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave.
Oczywiście chwila nieuwagi i magnetyczny Szczecin rusza do akcji. Nawet tutaj musiał. Nie, nie. On nie patrzy na nas, to tylko jego okulary. On tu ma twarz. On tu ma twarz. Ty, no jest. Tu. Z 3 metry. O. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that. Change, you can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nawet cała Polska na ciebie patrzy. Patrz na to. Coś cię mnie opuściło. To musi być łatwiej trzymający ten pomysł, chociaż... O, Istek jeszcze coś łowi. Albo łańcuch, nie? No bo tam masz na środku przykuty pod pomostem. A tu, tak by the way, mógł wam mignąć przed ekranem Michał Materla, ponieważ tutaj siedzi sobie na łodzi obok nas. I widzieliście zresztą jego autko tam trochę dalej. Zobaczcie, że nawet stąd widać, o tutaj, wiesz, tutaj spróbuję przybliżyć. Widać komin, z którego skakałem, więc praktycznie widać go z każdej części Szczecina. Jeździliśmy w koło komina, wszędzie go widać. Dobra. A tutaj już wszyscy znajomi się porozjeżdżali, więc spakowałem Lilkę do autka i też jedziemy z powrotem powoli. Dzień dąży ku zachodowi. To był bardzo fajny dzień, bardzo udany. Kolejny fajny dzień był skok z komina, z najwyższego na świecie obiektu do skakania. Oczywiście jeżeli licząc budynki, bo można skoczyć też z samolotu, ale bez spadochronu jest to najwyższy skok na świecie. Bardzo fajne przeżycie. Był wieczór spędzony w bardzo fajnym miejscu z przyjaciółmi ze Szczecina, więc bardzo fajnie. Zobaczymy jeszcze, co jutro nam dzień przyniesie. Miałem jutro wracać, ale chyba zostanę, bo jeszcze coś fajnego będzie można zrobić.